Tak zawsze jest, kurwa, jak się jeden mecz wygra, to później się pierdoli. Jest dobrze, kurwa, to jest dobrze. Jest źle, to kurwa wszystko się pierdoli w tej grze. Strzały się pierdolą, ustawianie się pierdoli, wszystko się pierdoli. No i chuj, kurwa! I druga porażka. Dobra, słuchajcie, trochę już ochłonąłem. Także zobaczycie pewnie ten materiał. I na końcu pewnie będą te paczki za siódmą ligę. A myślałem, że będę w szóstej. No niestety, gra nie chciała. Znaczy, no chłopak tam wygrał, nie? Wygrał, bo wygrał, zobaczycie to w materiale. Ale Boże, jakie Pickford bramki puszczał. Tą jedną taką kuriozalną. Ale mniejsza o to. Także słuchajcie, zapraszam was do tego materiału, bo dwa tylko mecze. W jednym się cieszyłem, w drugim było zażenowanie odnośnie tej FIFA. Lecimy z tematem. No i nie zapomnijcie oczywiście o subskrypcji, lajku, komentarzu. FCPLG! Co tu kolega ma? The Strongest! Pope! O, już się robi dobrze, bo jest ksiądz na bramce i Gabriel Jesus Sterling. No taki troszkę mieszany skład, ale mam nadzieję, że jakoś to pójdzie. Rafonix, Rafix Pro 8787. Pickford na bramce. Pierwsza akcja mojego przeciwnika, bardzo ładna. Długo się utrzymuje kolega przy piłce. Dobrze zdjęte. Ale teraz już jest Nkunku. Strzał pierwszy. Aj, ładnie, Nunesz. Szybka odpowiedź GKS-u. Dobra, Trent Alexander-Arnold na 1-0, proszę państwa, 1-0. Wow, Gabriel. On te główki ma potężne ogólnie, strzały na poziomie 40. Słabo to strasznie wygląda, ale no potrafi strzelać brameczki. Mamy to Odegaard, 2-0. No chłop... Naprawdę, chłop tutaj gra zajebiście, no nie potrafi tylko udokumentować tego bramką. Dobrze, mamy to. Koniec pierwszej połowy, 2-0. Dwie bramki z główki, Gabriel i Odegaard. No tak. Dobra, ja na razie nie będę tutaj, zobaczcie sobie statystyki. No, kolega przeważa, no przeważa, ale no to my wygrywamy na razie pierwszą część spotkania. Lecimy po drugą. Ajajaj, wiecie co, mogłem to z zawijackiem zrobić. No, też się myli tutaj kolega, nie? Więc myślę, że to jest dla mnie na plus. Najgorzej, że ja też się mylę. Odegaard! Ajajaj. Kolejny strzał. Spalony, dobrze, złapaliśmy go na spalony. Pierwszy spalony w ogóle w tej grze. Tak, to tak myślałem, że to tak się skończy, nie? No niestety, kolega strzela bramkę na 2-1 i robi się tutaj nieciekawie. Dlaczego, kurde, on tego nie mógł odebrać? Dobrze, że podawał za... O Jezu, dobrze, że nie trafił. Dobra, czas na zmiany. Czas, moi kochani, na zmiany. Kerr i Danjuma tutaj za Odegaarda, Betancourt i Szoboszlai. No, tam panie sędzio, żadnego faulu ogólnie nie było. Świetnie to zrobił Danjuma. Ajajaj. Nie, no ale to nie miało być, to nie miało tak wyglądać ogólnie. Że mamy przechwyt. Piękna brameczka. Kto to strzelcem? Czyżby Danjuma? Danjuma, no i po to właśnie ten gość tutaj wchodzi. Ładnie, ładnie to obronił Pickford. Ekstra. Pickford, kolejna obrona. No spoko, mi to nie przeszkadza. Mi to nie przeszkadza, wiecie? No miał jeszcze czas, mógł w ogóle grać normalnie, no ale jak widzicie, no... Dziękuję, no nic, tylko nie mogę powiedzieć dziękuję za to, że przegrałeś oczywiście. Jeden mecz nas dzieli od Ligi Szóstej. Nie wiem, po co ja zacząłem ten następny mecz. Nie mam bladego pojęcia. Mogłem zostać w tej lidze siódmej i odejść od komputera, ja bym się cieszył. Że wygrałem jeden mecz oczywiście. Mam nadzieję, że z czymś potężnym. Gramy na wyjeździe z Rakuzan. Co tu kolega ma?
Ederson, Van Dijk, Nkunku i oczywiście Karim Benzema. Świetnie to zrobił. No nie, Nunes, ty chyba chciałeś do bramki wejść, mój przyjacielu. Jejku, dobrze, że to tak się skończyło, bo mogło to się skończyć o wiele gorzej dla mnie. No mówię, kolega tutaj kręci się po prostu w kółko i nic z tego nie wynika. Jezus, ale on to wyłapał. Pickford, no ten bramkarz jest niesamowity. Nie, no jak on to strzelił? Muszę na Gabriela grać. Nie, to nie. Czyżby on tam ręką obronił ten strzał? Czy te podanie? Strzały tak porówno, dwa celne tylko, no. Ale mówię, kolega tam nic nie gra. Aż to mi zdjął. Myślę, że mogło być już 1 do 0. Świetnie, Gabriel. Co to jest? To jest właśnie zmiana zawodników. 79 punktów, nie? Zajebista ocena, kurwa, zawodniczki. Ale to jest nienormalne. Nie, no mówię, to jest kurwa chore, nie? Wam powiem, że już mi się kurwa obrzydza ta gra. Jest dobrze, kurwa, to jest dobrze. Jest źle, to kurwa wszystko się pierdoli w tej grze. Strzały się pierdolą, ustawianie się pierdoli, wszystko się pierdoli. No i chuj, kurwa! Nie, no nie wierzę. Dobra, wybaczcie mi, kochani, ale... Chciałem wyjść, ale postanowiłem zostać. Jest kurwa niepoważne, nie? Jest niepoważne. Chłop nie był jakiś kurwa lepszy, tylko po prostu no... Jak teraz moi zawodnicy mają grać, nie? Jak w ogóle ma się zmieniać... zawodników? Chociaż jakąś honorową bramkę kurwa strzelmy. Bo to się nie da, nie? Bawmy się na wiwat. O, jakie świetne podanie. Widzicie, i niestety, no, gra mi się kompletnie skrzaczyła, nie? Tu już... Weź to wybij po prostu, chłopie. No nic, moi kochani, przepraszam za mój wybuch złości, ale no, jak widzieliście, no, takie wylewy, no dawno nie miałem takich wylewów, także te dwa mecze wystarczą, powalczymy w następnym odcinku po prostu o wejście do Ligi 6. Dobra, moi kochani, wybierzemy sobie paczkę, ja tak myślę, że co by tu wziąć, chyba najbardziej chodzi o hajs, nie? Ja tam muszę ten, o, jeszcze ulepszenie mamy, także spoko. Co my tu mamy? Jakieś dwie paczuszki, tak? No dobra, tutaj mamy... No dobra, to złota paczka zawodników premium. Zobaczymy, co tu będzie. Nie, no paczka ogólnie kasztan. Gordon Ramsay. On będzie gotował nam pewnie w zespole. Niestety i dźwek. To dźwek to słoik. Dobra, no i mega paczka oczywiście niewymienna. 30 kart. Włochy, środkowy. Roma. Czy to będzie przypadkiem ekstra? Mega paczka. Zobaczcie, mega paczka, nie? Mogłem brać te niewymienne. Ale, słuchajcie, pomyślę dzisiaj nad jakimiś zmianami jeszcze tutaj w zespole. Żeby troszkę uskrzydlić może te boki troszkę szybsze. Zobaczymy, co tam będzie. Jeszcze raz zapraszam do subskrypcji, komentowania, lajkowania. A jak tam wasze składy? W ogóle jak tam wy trybicie w tej FIFA, bo u mnie jest ciężko. Do następnego.